Rozmowa dnia. Razem z nami eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości była minister rodziny Elżbieta Rafalska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani minister, czy zaprzysiężony wczoraj gabinet to jest, jak twierdzą media, 14-dniowy rząd Morawieckiego, czy może Rada Ministrów, która ma realne szanse, żeby przez najbliższe 4 lata rządzić? Jak pani myśli? Przede wszystkim rząd, który wczoraj przedstawił pan premier Mateusz Morawiecki, zaprzysięgł pan prezydent, jest niezwykle interesującym składzie. To są bardzo ciekawe, z dobrymi doświadczeniami zawodowymi osoby. To jest też taka trochę mieszanka młodości z doświadczeniem. I ja myślę, że jest realizowany pewien etap proceduralny, który absolutnie należałoby korzystać. I zrobiłoby to każde inne ugrupowanie polityczne, gdyby było na miejscu Prawa i Sprawiedliwości. Szanse na to, żeby było poparcie, są niezwykle trudne, ale dopóki podjęto tego typu działanie, to nawet jeżeli niewielki procent, to jednak on jest. Czyli jest szansa, że 11 grudnia będzie 231 głosów za? Ale panie redaktorze, gdyby nie podjąć tej misji, to by oznaczało, że zwycięskie ugrupowanie, które ma najliczniejszą reprezentację w polskim parlamencie, poddaje się bez walki. Zapewniam pana, że gdyby na naszym miejscu była Koalicja Obywatelska, Donald Tusk na pewno nie zrezygnowałby z tego typu misji. A poza tym pewnie premier Mateusz Morawiecki realizuje to, o czym często Polacy mówili, że za dużo polityków, że rząd ma być bardziej ekspercki. I raptem dzisiaj wszyscy się na ten temat wyzłośliwiają, więc poczekajmy jeszcze chwilę. Rząd został przedstawiony, bardzo liczna reprezentacja kobiet, powinno to usatysfakcjonować wszystkie polskie feministki, ale ja oczywiście jestem też niezwykle zadowolona, że tyle jest pań w rządzie, w nowym rządzie przedstawionym przez Mateusza Morawieckiego, premiera. To o jedną z tych pań będę chciał panią właśnie zapytać, jako byłą szefową resortu rodziny Dorota Bojemska. To jest nowa minister rodziny i polityki społecznej, aktywistka, przewodnicząca Rady Rodziny przy resorcie wcześniej, prywatnie matka 8 dzieci, 3 córek i 5 synów. Dobra kandydatka? Bardzo dobra kandydatka. Znam panią Dorotę Bojemską, ponieważ również w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie razem współpracujemy, a więc jest to bardzo doświadczona działaczka społeczna, szefowa zarządu Związku Dużych Rodzin. Wieloletnie doświadczenie, doskonale rozeznana w problematyce społecznej i też rodzinnej. Z tego co wiem, również pracowała przy strategii demograficznej, współpracowała z panią wiceminister Sochą, współpracowała cały czas z Marleną Maląg, minister rodziny. No i w dodatku matka tak licznej rodziny, skoro jest w Związku Dużych Rodzin. Więc mieć doświadczenie wychowania 8 dzieci to też niebagatelne doświadczenie. Wielokrotnie rozmawialiśmy, na pewno ekspertka i specjalistka od polityki rodzinnej. Bardzo dobra kandydatura. Życzę powodzenia. I jeżeli chodzi o rodzinę i o to, co bardzo często rodziny przeżywają, a mianowicie to, że jedno z rodziców w niedzielę pracować musi. W Sejmie wznowiono już posiedzenie. Jednym z projektów, który będzie procedowany, to jest projekt, który ma Wigilię ustanowić dniem wolnym od pracy, bo tak wypada, że wtedy jest niedziela handlowa. I to najprawdopodobniej przejdzie, ale jak już się wydarzy, że Mateusz Morawiecki wotum zaufania nie dostanie i Donald Tusk będzie szefem rządu, to prawdopodobnie wtedy Sejm będzie musiał procedować ustawę, która będzie likwidowała niedzielę wolne od pracy w handlu. Czy to jest dobry pomysł? Czy ekonomicznie Polska potrzebuje tego, żeby i w niedzielę sklepy były otwarte? Najpierw wrócę do tego, że trzeba rzeczywiście tę dosyć kuriozalną sytuację, w której handel byłby czynny w dzień Wigilii, znieść. Jestem przekonana, że tak się stanie. Rząd przedstawił swoją propozycję. Jest też kontrpropozycja. Obydwie te propozycje zmierzają do tego, żeby jednak
i słusznie nie handlować w niedzielę, w ten dzień taki świąteczny. Ale oczywiście martwię się tymi zapowiedziami i one pewnie będą realizowane, co do tego nie mam wątpliwości, że trzeba być może zlikwidować zakaz handlu w niedzielę, o który tak bardzo walczyliśmy. Ja pamiętam, jak on był wprowadzany w 2018 roku, to wtedy mówiono, że Polacy będą niemalże głodować w dni świąteczne, że nie zapalą się wszystkie polskie grille, że co to będzie, że trzeba by zmienić swoje nawyki zakupowe i tak się stało. Ale przede wszystkim musimy pamiętać o rzeszach tych kobiet, bo w handlu głównie kobiety pracują, chociaż w logistyce też są mężczyźni i czasami może się zdarzyć, że dwie osoby z rodziny pracują. I kiedy jest ten jedyny czas dla rodziny, dla dzieci na niedzielny obiad, to oni akurat pracowali. Nic się nadzwyczajnego nie stało, świat się nie zawalił, nikt nie głodował, handel nie utracił, obroty nie zmalały, bo też były takie groźby, że to będzie krach dla polskiego handlu. Osiągnięto pewien wypracowany kompromis, konsensus. I absolutnie jestem jego zwolennikiem, ba, jestem nawet za tym, żeby on był bardziej szczelny, bo niektóre zapisy są nadużywane. Pracownicy handlu mają prawo do niedzielnego wypoczynku. To nie jest pogotowie ratunkowe, to nie jest kolej, to nie jest, to są kwestie obronności. Możemy naprawdę tak sobie zorganizować zakupy w sobotę i w zwykłe dni, że nie będzie to ze stratą dla nas samych, a poza tym pamiętajmy, że sklepy, te które są prowadzone przez właścicieli, przez rodziny, mogą prowadzić i wiele małych sklepików jest czynnych i w sytuacjach awaryjnych naprawdę zakupy możemy uzupełnić, ale przede wszystkim nauczyliśmy się już z tym żyć i organizować sobie zakupy. To wielka wartość dla pracownic handlu, dla wszystkich, którzy do tej pory pracowali jednak w niedzielę. Szanujmy tych ludzi i ich pracę. Pani minister, to przy Sejmie zostańmy, bo Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej zdecydowała, że upadł wniosek o włączenie do porządku obrad prac nad projektem uchwały Prawa i Sprawiedliwości, która sprzeciwia się zmianom traktatów unijnych. Za 12 posłów, przeciwko 21. Jak pani skomentuje decyzję Sejmowej Komisji? Zaskakujące, niezrozumiała, szkodliwa decyzja, sprzeczna z tym głosowaniem w Parlamencie Europejskim, które prezentowali posłowie EPL-u, polscy europosłowie Koalicji Obywatelskiej, bo przypomnę, Lewica głosowała za tym, żeby tych zmian traktatowych żeby je przeprowadzić. A więc jakby poddająca pod wątpliwość szczerość tych intencji, które w tej chwili są prezentowane, zupełnie ta argumentacja, że coś trzeba przemyśleć, że terminy, coś nie pasuje, zupełnie mnie nie przekonuje. I tak jak mówię, tamten głos, ta uchwała byłaby silnym takim wzmocnieniem i równocześnie pokazywałaby wszystkim Polakom, że zarówno europosłowie w parlamencie w Brukseli prezentują takie stanowisko i polski Sejm stoi na straży, że tak powiem, suwerenności, dotychczasowych kompetencji. Nie chce ograniczać kompetencji, które Unia Europejska próbuje nam ograniczyć, więc naprawdę nie widzę argumentów do tego, żeby się wytłumaczyć z tego. Tak. Szkodliwa decyzja, tak, duży błąd w jedynce polityczny. Mówiła eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Rafalska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.